Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie oczywiście z bitewki. Generalnie, no wstyd się przyznać stary, no ale po Whitelotu się już nie zostało praktycznie śladu. No ale jak oglądałeś poprzedni odcinek, no to pewnie wiesz co tam się wydarzyło, więc no nie rozmawiamy po prostu o tym, jak chcesz to se obejść poprzedni film. Zostało mi 15 tysięcy mi zostało z tego White Lotusa, którego trafiłem oczywiście z tamtej skrzyni za 1600 zł na 10% i no stało się to co zawsze, tak? Stało się to co zawsze, ale przynajmniej te ile? 3 odcinki go sobie miałem. Znaczy nawet chyba nie 3, chyba nawet tylko 2 odcinki go miałem, więc no nie rozmawiajmy o tym. Witam bardzo serdecznie na Case Hub, oczywiście jak chcesz wygrać skina, zrób dzwonem, łapę w górę pod filmem, zostaw, dołącz na Discorda, tam też konkursy są, więc możesz sobie dołączyć i wziąć oczywiście udział, dostajemy koskę, okej. Okay. No i oczywiście użyj sobie kodu CROXY na Case Hub, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś i skinka chcesz wygrać, no to klikasz sobie tutaj zielony plusik, włącz logo się z linku zapisu, no i tam sobie kodzik CROXY przez 2x wpisujesz. A jak wpisujesz kodzik CROXY, to dostajesz 2 skrzynki na start za free, jak jesteś oczywiście nowym użytkownikiem i 10% więcej do każdej wpłaty możesz sobie otrzymać. I dodatkowo, jak płacisz sobie minimum dychę, to możesz sobie wziąć udział w 2 konkursach na Falchiona, Lore i na Nawaje, więc zapraszam cię serdecznie. Linki oczywiście w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Oczywiście grając na stronie i otwierając skrzynki możemy sobie zdobywać level. Ja mam no zaraz tutaj setny dobijam, a za setny level naprawdę fajna daily skrzynka jest. No i tak jak wspomniałem, daily, no czyli możesz je otwierać sobie codziennie, co 24 godziny. Jak oczywiście dany level masz, to dane skrzynki możesz sobie otworzyć. Ja je tutaj mam w zakładce oczywiście darmowe skrzynki, no i je otworzyłem już, więc dopiero będę mógł sobie na następny dzień je otworzyć. No i oczywiście co, cashback 2700 mamy, nie odbieram go. Zobaczymy ile uda się nam go zebrać. No póki co również tutaj dosyć sporo diamentów. Niedługo pojawi się tryb eventowy, bo jest oczywiście evencik na Case Hubu pierwszy, więc też można sobie skrzynki obbadać i te diamenty będzie można sobie wydać. Ale z tego co dostałem informację, to za każde wydane 4 zł dostajecie ilość chyba 100 tych diamentów, więc spoko opcja, żeby sobie je zbierać, bo na pewno jakieś fajne tryby eventowe się pojawią. Zobaczmy, 600 zł tutaj, skrzynka teraz Mołotow, 3 do końca tak naprawdę tutaj, więc coś by się przydało jeszcze na podbicie, bo bardzo to wygląda teraz. No nie, no teraz już ten kałach no nam chyba wygrał tą bitwę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No chociaż. Nie, no to jest Dragon Tato, no to już wiadomo, 8000 dla nas. Fajne zaczęcie, no wiadomo, no były lepsze, tak? Były te battle zresztą lepsze ostatnio, jak był ten budżet z Lotusa, no ale no, no trzeba się cieszyć z tego, co się ma, tak? Więc otwórzmy sobie skrzynki może z nożami? No może 5, nie no, nie mam White Lotusa, żeby tyle otwierać na raz. Ale coś takiego, to jest 5000, Crystal Knife jest 3, to też będzie fajne. Do tego Tiger Knife, czy tu coś jeszcze jest związanego z nożami? Shadow Dodgers, no to niech będą 3, no i chyba już tutaj nic takiego nie ma. Więc taką bitewkę, 10 koła stary, 10 koła taka bitwa kosztuje. No ale jest 18 skrzynek i wszystkie są oczywiście z nożami, tak? Tutaj mamy Flip Knives, mamy Knife, mamy Dream Knives, mamy Crystal Knives, mamy Tiger Knives, mamy Shadow Dodgers, mamy Shadow Dodgers. Uuuu, co tu się stało? Czemu tu pierwsze otwarcie? 1300 nóż zleciało, okej, okay, mamy Case Hardeneda, ale... Ojojoj! Flip Knives! Co tu się dzieje? Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Dobra, mam 400 zł z tej. Jeszcze dwie te normalne, oczywiście, skrzynki przed nami. 400 do 417, no póki co fajna tutaj przewaga. Nawajka Slotter to będzie 700 zł, okej. Okay. Nasz tutaj parakordzik trochę jednak więcej. Ale ten Fuel Injector, no właśnie tak się, kurczę, błagałem, żeby to właśnie nie był jakiś Minimal Wear Factory New, bo on trochę nabija tutaj jednak tej wartości. Dream Knives teraz 340 zł ta skrzynka, mamy emeczkę za 670, więc solidnie tutaj rzuciło. Crystal Knife jest autotronik, ok, czyli już jest progres, bo nie dostajemy safari meszów jakichś, tak? Więc trzeba się z tego cieszyć. No te Brightwatery uznajmy, że też jest ok, chociaż jest to wartość tak naprawdę takiej nawajki, więc naprawdę nie wiem o co chodzi. Nie wiem czemu Brightwatery w sumie są takimi tanimi nożami, bo uważam, że
No to chyba nie jest jednak ten sam poziom niż jakiś właśnie Savary Mesh i tak dalej. Uważam jednak, że Bright Lottery to jest jednak mimo wszystko półeczka wyżej. Ale tutaj Tiger Tooth 722 zł. Jeszcze jedna skrzynia Tiger. Jest kałach. MK dla oponenta 101 zł, 137. No i ostatnie trzy skrzyneczki. Zobaczymy, czy tu się coś jeszcze zmieni. Mamy co? Mamy MK 49 zł. No i tu będzie naprawdę spora wartość tej bitwy, bo jest tu 16 tysięcy. I tyle oczywiście na nasze konto ląduje. No prawie 17 nawet, więc bardzo tutaj zaskakują mnie te bitwy, bo ja tak kurczę mówię, tak płaczę nad tym lotusem, a tu już zaraz połowa lotusa tak naprawdę będzie odzyskana, bo już 25 tysięcy mamy, zarobiliśmy już na tym filmie dychem, więc naprawdę super sprawa. Dobra, Snurti, niech będzie ta skrzynka. Lore dla nas, no właśnie, dwa razy więcej dla mojego oponenta, bot beta, 1800 zł ta skrzynia kosztuje, halo! Czemu tu takie noże lecą? No dobra, no co z tego, że fejdy mi spadną, jak to dalej? To jest dalej 800 zł strat z takiej jednej skrzynki. No teraz Good Knife'y, znaczy Good Knife 1, ale to jest dalej 1100 zł, no weź daj chociaż innego noża o wartości większej niż wartość skrzynki może, co? Znaczy my to, a nie, my to przegrywamy teraz. No chyba moje, co? Tak mi się wydaje. Nie moje! Co ty gadasz? Dobra, wracamy do punktu wyjścia, stary. 14580, czy tyle mamy? Mamy jak najbardziej. To będzie bitwa ostatnia na dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że używacie kodu Croxy. No i zobaczmy. Ostatnia skrzynia. 7 skrzyneczek. Golden Dragon w sztukach. 5, 2 skrzynki Casehawk. Zobaczmy. Biliśmy level swoją drogą, więc super, no ale no jednak tutaj wolałbym chyba wygranie tej bitwy. 828. Kolejna skrzynia Dragon. I no chyba moje tu lepsze, jednak nie. Okej, okay, ostatnia. 700. Casehawk, ratuj nas tutaj. Marble Fade. Okej, okay, ale co to za Twilight Galaxy? Nie, i ostatnia. Nie wiem szczerze, nie wiem.